Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. 316 level. 316 level, co tu się działo na live? Co tu się działo, zamknęliśmy piekło. Wszyscy, jest ty, którzy nie przychodzą na live, żałujcie, żałujcie, Enterpono. Płonął. Enter płonął tak, także grzyby się kończą, ale jest plus całej tej imprezy. Plus jest taki, że nie mam co robić. Na 13 piętra jestem za słaby. No może bym se tam z jednego zrobił, jakby mi się jakiś fart życia trafił. Na tornado jestem za słaby. Wieża jest troszeczkę dla nas jeszcze za mocna. Trafi się tam czasem jakaś próba, że mu zostanie tam 15 milionów czy coś, ale to nie jest jeszcze nasza. No, to nie jest jeszcze nasz czas na to, żeby tu szaleć z wieżą. Widzicie, jest jakaś tam próba, że 20, 30. Ale to jest. To jest o 10. Nawet jakby ten dziadzio tam mrozek sobie padł, to, to nie jest to jakiś tam dla mnie super bonus w tej chwili. Ani klasera nie przekręcam, ani nic, więc więc nie jest to dla mnie super jakaś tam impreza. Mam 95% styka. Więc moi drodzy, pokażę wam jeszcze te walki. Eee, Adwokat Diabła oczywiście mnie najpierw musiał trollować. Eee, no powiedzcie mi, No znacie Macieja już trochę, jak widzi takie coś, to nie poczuje krwi. Nie poczuje krwi. Czy jak widzi takie rzeczy, nie poczuje Maciej krwi, no poczuje Maciej krew. Poczuje Maciej krew i Maciej poczuł tampon, i zobaczcie, co zrobił. Tu już nie było sentymentów. Kusia tu narobiła najwięcej na świecie. Ile mogła. Ciema, sharp, elo. Kusia zrobiła, ile mogła. Poszedł itemik. No i potem Maciej stwierdził, że no, Belzebus. Zobaczcie, co Kusia zrobiła. To było fajne, bo tu Kusia w zasadzie zrobiła y, wszystko, nie? Kusi siadło jak złe. Kusia w końcu zagrała jak nie w obo. Kusia w końcu zagrała jak nie wobo. I zobaczcie, nic, firebola go dobiłem, dziada. Tego nie będziemy nagrywać, bo to są wojownicy, więc nie ma problemu. Wpadł też w końcu 50 loch, któregoś dnia tutaj ostatnio. E... Teraz wszyscy się witają na czacie. Sharp, Peliur, Piotrek, wszyscy na Discordzie nikogo nie było. Teraz wszyscy się na czacie witają. I padł szef szefów, chociaż też było nerwowo. Steel tutaj go zdjął, no i ja go dobiłem i siadło. To Wam pokazywałem, bo to pójdzie do, do nagrania. No i teraz wam trochę poopowiadam jakie to są plany na najbliższe dni, co tam jeszcze będziemy robić. Zrobimy sobie zaraz walki petów, zaczniemy sobie od portalu Gildi, a nie, bo portal zabiłem. Więc zaczniemy sobie od portalu Solo, który to pierwszy mamy do zrobienia. No i zobaczymy. No oczywiście zwiadowca, więc... Więc wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o uniki. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o uniki, chociaż my mamy te krytyki soczyste, 12 milionów krytyk, to jest soczysty krytyk. To jakaś górna puła nam siadła. 16 milionów krytyk. No powiem wam, że jestem troszeczkę, 13 milionów krytyk. Za co ty robisz? Zakolak. No za niestety dużo uników ma. O jest. O jest. I jeszcze za kolak 14 milionów. Jeszcze sypnij mu tam za Sypnij mu tak, żeby jutro go dobić. Cakolak, dobra, 7 baniek, spoko. Zbiliśmy go naprawdę sporo, jak na pierwszy dzień: 63%, czyli jutro będzie miał 47%. Mamy szansę go zabić. Mamy szansę go zabić jutro, to jest do, dobra dla nas wiadomość. To jest dobra dla nas wiadomość, co tu się dzieje w twierdzy. Budujemy sobie kwaterki na 14, później sobie polecimy z twierdzą na 15, z kwaterkami na 15, zbudujemy sobie na spokojnie skarbiec, akademię. No, i później będziemy sobie jechać z twierdzą, może z kopalnią, może z czymś. Zobaczymy. Na razie z surowcami jest jak jest. Skróciłem trochę ten skarbiec, żeby przyspieszyć kwatery, żeby też mieć więcej miejsca w plecaku. Ten plecak już wygląda dość, dość solidnie. Ok, jakie plany na najbliższy epik? No, muszę tu Was zmartwić. Plany na najbliższy epik, w związku z tym, że przed epikiem zamknąłem piekło. Mamy te 6, no ponad 5, to jest 5,5 levela przewagi nad. Barzantem, więc no. Nie mamy co tutaj cisnąć. Nawet jakbym się w Epika przebrał, to i pachoły wszystkie przebrał, i wszystko to bym może zrobił ze dwie wieże, i może zrobił z i trzynaste piętro jedno. Więc moi drodzy, niestety na Epiku nie będzie nic. Na Epiku przebierzemy siebie trochę, generalnie co będziemy przebierać. Pewnie klatę, pewnie buty, może pierścionek, może. Generalnie będziemy kupować sobie po prostu na epiki do świąt, no bo pamiętajcie, że dwa tygodnie po epiku będą święta, będą wszystkie cztery eventy najprawdopodobniej, jak zawsze, czyli będzie też i epik, więc wtedy będziemy mogli się przebierać, bo sytuacja wygląda tak, że zdobyliśmy nowy zwój do wiedźmy na bonus 10% golda z misji. Już dzisiaj 30% nowego zwoju doleciało, więc do epika podejrzewam, że jeden, może nawet dwa zwoje się uda zrobić, to może bym sobie nowej broni poszukał. Natomiast do świąt wpadną nam najprawdopodobniej praktycznie wszystkie, jak nie wszystkie zwoje, i wtedy warto będzie się trochę przebrać. Wtedy pewnie trochę ubiorę pachołki ten ostatni raz, pocisnę wieże, no i będziemy robić przerwę po prostu do strefy mroku, do zabicia Janka i, i grać już sobie spokojnie, free, 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 to, free to play, w zasadzie bez klikania, klikając tylko tornadko co chwilę, bo, bo nie mamy więcej nic do klikania. No, można tu jeszcze o tej szkole magii pomyśleć żeby sobie tam czasem kliknąć dla sportu, ale, ale to jest jeszcze zbyt duży bydlak dla nas. Ma za dużo heltu, żeby tutaj do niego startować, jak widzicie. Nie ma tu żadnej jakiejś takiej próby, która by mnie przekonała do tego, żebym poczuł krew. Bo jakby tylko taka się pojawiła, to Maciej wiecie, poczuł tampon, poczuł krew i idzie jak dzik w żołędzie. Ale nie ma tu takiej próby. No. Nie można nazwać próbą 50 milionów, która mu zostaje, że to jest poczuł krew. Nie oszukujmy się, to nie jest żadne poczuł. Poczuł. Ee, poczuł krew. No. Kliknęliśmy sobie dla sportu jest fajnie. Będą w kolejnym odcinku fajne rzeczy, bo czułam tutaj na Władka 900 tysięcy e, i będę próbował przechodzić na... E, gdzie on jest? Na Showtime'a, nie? Więc będę próbował przechodzić na showtime'a. Myślę, że już jestem blisko nawet, ale nie chcę z tym zwiadowcą tam mieć jakieś, wiecie, kombinacji alpejskich uników, 500 bloków. Więc wolę sobie spokojnie tego Władka na 11 postawić i potem już czułamy 13-13, do świąt będę miał 13-13, akurat będą drugie skarby lasu, będzie, będzie w po, spoko, podziemiach, hmm, w podziemiach w no, podziemiach udało nam się już uzyskać nasze to co nam się należy, czyli nasze pierwsze miejsce w pupilach mamy to co nam się należy. Twierdzę, tak jak od samego początku mówiłem, odpuszczam, nie będę tu żadnych botów na ataki co 10 minut, jak niektórzy nastawiał, bo szkoda. Prądu ani się budził w nocy, ani nie wiadomo co robił, żeby tutaj osiągać nie wiadomo co. Gildie będziemy odbudowywać po malutku top 1. No i w graczach jest top 1, tak jak było, o, więc tutaj nic się, nic się dziwnego, złego nie dzieje. Ok, kołem zakręciłem dzisiaj. Portal Gildii walnąłem, portal solo walnąłem, pupilę. Trochę Wam o pupilach opowiadam o planach. Tampon krew w dokładnie. Trochę wam po pilach opowiadam, pokazywałem wam jak te popile nam tutaj działały. Karmimy już jaduna. Jaryś dzisiaj nic nie dostał. Szybko karmimy Smokiego, żeby szybko zakończyć też ten żywioł. Wyki jadło też jeszcze dzisiaj nie dostał, ale coś dostanie pewnie, bo mamy pięć jabłuszek w drodze. W świetle ptaś nie jest do końca nakarmiony, i powiem wam moją tajną strategię i tajną taktykę, którą podglądają również wrogowie, więc pozdrawiam was, wrogowie. Moja tajna taktyka na Ptasia jest taka, że go nie karmię. <laughs> tajna taktyka na Ptasia. To nie jest też tak, że go nie karmię. Dostał dzisiaj jedną cytrynkę, żeby z głodu nie umarł i żeby lepiej walczył. Natomiast mam taką przewagę w tych petach, że na razie nie chcę go dokarmiać. Będę go dokarmiał tylko jeżeli nie będę miał innej opcji z moim jedzeniem, bo chcę już do weekendu epika odkładać. Trochę cytryn w miarę możliwości ile się da. Jak zdobędę tylko paladona, żeby jak najwięcej go karmić, tym bardziej, że w sobotę jak będzie epik będzie też cytrynka, dzień cytrynek i ataki w, w cytrynowie, więc też odłożę trochę cytrynek. Chodzi mi o to, żeby jak najszybciej Paladon był na maksymalnym levelu, żeby skończył żywioł, więc jak najwięcej tych cytryn będę chciał zbierać. No i woda. Zbliżamy się do większego, wielkiego dnia. Podejrzewam, że jeszcze tydzień i będziemy mieli, jak dobrze pójdzie za tydzień, będziemy mieli te wielkie dni, kiedy będziemy rubować rybą, kończyć żywioł wody. To może być też równie ciekawe i równie fascynujące. Te pety już możemy raczej, tego peta możemy już zabić, ale nie chcę zapychać sobie plecaka, więc na pewno raczej tego byśmy zabili. Tego mielibyśmy też szansę, nawet podejrzewam przeklikać, ale trzymamy to na to, jak nie będzie śliwek do karmienia dla, dla rybki, a dzisiaj jest ziemia, więc jutro będzie ogień i dopiero woda. Więc jak jutro będzie ogień, to jutro znowu będziemy mieli kupę truskawek do odłożenia. To też nie jest fajne, bo na jutro już mam karmienie, więc będę musiał pięć truskawek gdzieś wcisnąć. Nie wiem jeszcze gdzie. Szukałem sobie dzisiaj brońki, moi kochani. No i tak sobie szukałem brońki zwykłej, że znalazłem epicką. Później przez to musiałem szukać jakiejś czapki, bo czapkę miałem najgorszą, więc znalazłem sobie czapkę. Zanim znalazłem czapkę, to wygrzebałem trzy epiki do kibla na następne dni. To tak i macie jej epik bez epiku. No to i to tyle z opowieści. Przejdźmy do tego, co jest najśmieszniejsze, czyli róbmy sobie walki petów, w których w których to generalnie nawet Kroks Ponika rozjechał, no to są... Ale Kroks przegra. Kroks przegra. Kroks przegra? Nie. No nie może być, że przegra Kroks. Halo? Czy Kroks przegra z wykijadłem 29 Ale ja, jaja! <laughs> Przegrał! Kroks! Coś ty zrobił! Kroksiu! Kroksiu! Coś ty zrobił! Boże, Kroks! mi za ciebie. Pokonałeś ponikonika i przegrałeś. Zwyki jadłem 29. No ale ryba tutaj weszła jak dzik w żołędzie. Skończyła to rozmowy dość szybko. Tomahawk. O, Tomahawk. Tomahawk to jest dla mnie dobry rywal do. No tu już jest ponad 1000 różnicy, więc z nami tylko 20. No ale zawsze te 20 mu zabierzemy. Trochę mało, żeby Elites tutaj wskoczył w górę. No ale zabierzemy mu te 20. No i na niego musimy tutaj. Ostre działa, wystawić. Żeby mieć stuprocentową pewność, wystawimy naszego Jarysia. morderce, Jaryś morderca, siorb na ponika. Siorb na ponika. Fascynujący pojedynek na uniki. Siorb zadał damage. I znowu zadał damage. Siorb na ponika. Ojoj! 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 Siorb! Co ty ro. No nie, no sior. Coś ty zrobił, siorbie. No fascynujący pojedynek powiem wam. Zwiadowcy na zwiadowce. Po dwóch godzinach uników wygrał ponikonik. Dość ciekawe. No ale zobaczmy co Jaryś morderca. No Jaryś mor... Dobra, weź tego ponikonika, Jaryś ściągnij na gluta, bo to za dużo sobie pozwala ten. Za dużo sobie pozwala ten... ten ponikonik już? Ile bloków? I 1500, i 200 tysięcy i 700. Oj, Lisek. Lisek 51. No Lisek 51 raczej nie ma dużych szans z naszym wikiadłem. Nawet jakby tu walił uników nie wiadomo ile. Więc to ma zabiliśmy i czy dostaliśmy 20 tylko? Tak? No, tylko 20, no niestety. Za takiego rywala tylko 20, no to jest smuteczek, no ale nic zrobimy. Full kubus. Full kubus, no to tutaj możemy sobie elegancko pojechać ogniem i tutaj... Co on zrobił mojemu cząpowi, ten ponikonik? Te ponikoniki strasznie bezczelne się zrobiły smoki, musi tu go utemperować. Smoki, weź go tam, utemperuj. No i zobaczmy jakiego drugiego peta pau kubus karmi. Nieliska wiki jadłe. No ale ten jego wiki jadło to jest taki. do wiki jadły to jeszcze... Obok prawdziwego wiki jadły to on nawet nie stał. Taka, Taka jest prawda, że obok prawdziwego wiki jadły to on nawet nie stał. Na kaptejna pójdziemy sobie tutaj z takim żywiołkiem. Dzinka przegra z ponikonikiem, to jest ciekawe, ale no. 84 to tutaj raczej jest nie do zabicia, no. No raczej... I jakiś dzień uników w tych petach dzisiaj jest. Jakiego drugiego PETa ma nasz kolega? Captain Captain wiki Jadło 26. No, no widzicie te, te pety tutaj troszkę mamy silniejsze. Możemy jabłuszko wrzucić tutaj nawet jedno. No i mamy Ghost Ridera na koniec, więc ja mam taką propozycję w związku z tym. A nie, jest 3 godziny do północy, więc nie muszę skracać kamienia, nic nie stacę, więc możemy sobie spokojnie tą walkę zrobić. I Ghost Rider, pozdrowienia dla Ciebie, kolego ze S34. Tutaj już nie będzie miejsca na bullshity, takie jak kiedyś mieliśmy, e, tutaj jesteś skazany na porażkę, e, nawet jak twój ponikonik to wykeruje, to no, nie obraź się, ale... Wyki jadło wciągnie cię nosem, e, no niestety, takie to już jest smutne życie, ale nasz ponikonik przegra z liskiem 45, chociaż walczy dzielnie, zadał nawet 30 tysięcy demedu. No ale lisek 45, a wykijadło 70, 87. No wiecie, to jest kwestia jednego dobrego huknięcia. Jeden krytyk go zwija w tym momencie, nie? Jeden krytyk zwija liska. Ale lisek... No, o, właśnie taki jeden krytyk zwija liska i jest po lisku. No i mamy trochę miejsca w plecaku. W związku z tym, że nie zapchaliśmy całego plecaka, nie karmie dzisiaj ptasia. Zostawiam cytrynki na zapas. Odkładamy już dla paladona cytrynki. Niech ma. A ptasię i tak nie będę tutaj na setnym levelu szarżował. Nie wiadomo w co i po co. Bo to jest sztuka dla sztuki. Ptasio po prostu raczej tego nie da rady zrobić. Nie ma co tutaj szarżować. Więc odkładamy sobie cytrynki dla naszych dla naszych peciorków. Skoczymy sobie na W28. Zobaczyć co słychać. Portal gildi. Halo. Walniemy. A co? Na co? A co? Walniemy sobie portal gildii. Jak już wpadliśmy na W28, to sobie walniemy. O W28 wam dużo opowiadać nie będę, ponieważ gdyż raz na kilka dni nagrywam taki odcinek z W28, pokazując, co się tam dzieje na tym W28, jak ja tam klikam, jak widzicie, jestem bardzo biedny, moje eko umiera, muszę coś tam doładować w jakimś trybie eko na awkę, chociaż i nagrywa. Bo oczywiście tak jak wam obiecywałem i tak jak mówiłem, tylko do etapu petów pod ziemi będziemy coś troszkę, o, troszkę no. No i drodzy wydaliśmy 3000 grzybów, 4000 grzybów do tej pory i yy, jesteśmy cały czas blisko topki, więc jak się to porówna z wydaniem grzybów na innych serwerach, to, to ja nawet nie gram eko tutaj tylko free to play. Taka jest prawda, że to jest gra free to play, a nie eko. No, nawet nieźle boimy ten portal, już Gildi, powiem wam. Nawet się wyświetlimy już na ekranie, więc robimy jakąś pomoc dla Gildi w końcu. Nie tylko jesteśmy takim pasożytem, ale coś jeszcze robimy. Walnęliśmy kilkadziesiąt baniek, 25 baniek, więc ładnie żeśmy huknęli. No, portal solo jest dość ciekawy. Portal solo jest dość ciekawy, ponieważ mm, no, mamy szansę go zabić. To jest zwiadowca, więc wszystko tu w naszych rękach. Wszystko tu w naszych rękach. Krzyściutko. Czyjściutko to jest w naszych rękach, aczkolwiek te ręce są. To nie są ręce, które leczą. To nie są ręce, które. O, jest. Ej, no stary, opanuj się już z tymi unikami, opanuj się, no już, już, no już. No weź. No tak jak mówiłem, mieliśmy szansę go zabić, ale to nie, nie, no. Musiałoby siąść nam teraz ze dwa krytyki, jeszcze i dwa bloki, ale to nie ma, nie ma szans. Jest blok, ale no, jest drugi blok, no fajnie. Nie no stary, to co ty, co to kurwa jest, co to, to ma być, co to ma być, moi drodzy, co to, to ma być. Dramat, to są ludzkie dramaty, moi drodzy, to są ludzkie dramaty, to co się tu dzieje. Dlaczego Wobo nie robi tyle uników, co robią te portale, dlaczego? Tu atakuję jak leci, oby atak się zaliczał, bo który mam tyle, że nie jest mi ona do niczego potrzebna. Za 6 godzin będzie twierdza, odpalimy sobie salkę i będzie i będzie cacy. Tutaj zbieram już na traktor ósmy. Generalnie nie jest tak źle, powiem wam, jak na to, że mm, dużo, dużo później to wszystko zdobyłem niż bardzo duża część graczy, to tak naprawdę jest w tej chwili raz, dwa, trzy, czterech, pięciu, sześciu, powiedzmy siedem, osiem. Osiem osób, które ma serce 8. A tutaj to wszystko to są z tymi siedmioma levelami, zobaczcie 243 level, 237 z siódmą salką. Wobo z szóstą salką, 227. Więc nie mamy jakiejś tam dużej straty z tymi podziemami. Podobnie z pupilami jest. Och, jak ja się cieszę, wczoraj byłem top 10. Spadliśmy na top 20, więc dostaniemy łatwiejszych rywali jutro. Mam taką nadzieję. No i mogę wam jeszcze pokazać tylko taką Dorotkę z Kansas, która mnie zdenerwowała dzisiaj z brodatym małżonem, między udami. Czy walkę petów kupili, którą przegrałem, której nie powinienem przegrać dzisiaj, zrobiłem 4-1, to była ta walka, zobaczcie, 100 z ręki różnicy, ponikonik 37 na 33, to nie powinno się wydarzyć, ja wiem, że 4 karmienia to jest niewiele, ale 100 z ręki to jest 20% z ręki różnicy, zresztą to widać po hitach, że, e, że mam dużo wyższe, no ale 500 uników, 500 krytyków i, i zabrakło jednego skubnięcia. Żeby to wygrać, jak widzicie, zabijam sobie te wieże pomalutku. Ale tak jak mówię, będę to pokazywał na odcinku związanym z W28, a nie tutaj pety tu są zrobione, koło jest zrobione, wszystko jest zrobione, a takie są zrobione, moi drodzy. Wszystko jest zrobione, więc jeszcze pokażę Wam tylko jedną rzecz, mianowicie taką. Mam szklarnię. Tak wygląda moja szklarnia w zielonym gimperium. Aha. I więcej wam nie powiem, bo mam jeszcze pszczoły. Moje pszczoły latają z miódkiem. Z miotkiem. Ale to też będzie w odcinku o zielonym Gimperium. A na razie dzięki wam serdecznie, pamiętajcie o łapkach w górę. I do zobaczyska. Do zobaczyska trzymajcie się. No i działamy dalej, no. Działamy dalej, czyli trzymamy S35 topkę i próbujemy za marne grosze gonić topkę na W28, licząc, że nam się to uda. Cały czas jesteśmy. Znaczy inaczej, no, nigdy nie przekroczymy. Takiej. Sytuacji, w której tutaj się coś pokaże, nie? to znaczy, że nie wydaliśmy tu jeszcze na 10 tysięcy grzybów. No, bo nie wydaliśmy 5, więc nie mogliśmy wydać 10. No, tu niestety ta ikonka jest nieaktywna u mnie. W związku z tym, że mam wgrany avatar, awatar, tutaj ta ikonka też nie jest aktywna. Zresztą tutaj też już tak samo jest nieaktywna. A jeżeli chcecie, żebym tutaj na czacie wpisał Total Mushrooms, no to 100 tysięcy subów na YouTube, 1000 subów na Twitchu. 2000 PLNów do co tam jeszcze? I 5000 łapek pod tym filmem. To może mnie to do tego przekona. Pozdrawiam was, trzymajcie się i Kiemano.